klub, tak jak powiedziałem, został powołany. Został powołany zgodnie z prawem. Uczestniczyło w jego powołaniu 8 osób wybranych z listy Prawa i Sprawiedliwości. Klub, zostały powołane władze tego klubu. Ja jestem jego przewodniczącym i sprawa od strony formalnej tak wygląda. Natomiast oczywiście nie ukrywamy, że zaraz na początku doszło do poważnego konfliktu w tym klubie i ten konflikt musimy rozwiązać. Jak dotąd nam się to nie udało, być może będziemy musieli skorzystać tutaj z jakiejś formy mediacji, być może zwrócimy się o nią do parlamentarzystów, ale no, uważamy, że jakby nie było, jest to jednak wewnętrzna sprawa klubu Prawa i Sprawiedliwości i my musimy ją wewnątrz tego klubu rozwiązać. Różnego rodzaju, czasami nawet i uzasadnione wzajemne pretensje. Przed nami w 2015 roku są dwa historyczne, super ważne wydarzenia. To są wybory prezydenckie i może najważniejsze od 25 lat wybory parlamentarne. Nie może być sytuacji takiej, że nie będziemy mieli pewności jako Prawo i Sprawiedliwość, czy struktury poszczególnych okręgów, miast, powiatów zaangażują się, czy też nie, w tę aktywność. Jako przykład chcę podać wydarzenie z ubiegłego tygodnia. Została przesądzona i przecięta sprawa struktur Prawa i Sprawiedliwości w Toruniu, która po odejściu pana posła Zbigniewa Giżyńskiego była też strukturą, którą nie do końca było wiadomo, czy jest to personalna struktura pana posła Giżyńskiego, czy to jest struktura, która będzie realizowała decyzje kierownictwa partii. To są zbyt poważne rzeczy, byśmy mogli sobie pozwolić na w dalszym ciągu jakąś niejasność. Dlatego Komitet Polityczny, a mówiąc wprost, prezes Kaczyński zadecydował, że czasowo kierować strukturą toruńską będzie pełnomocnik okręgowy, który ma dodatkowy obowiązek i ciężar, bo to nie jest wcale łatwa sprawa, będzie poseł Łukasz Zbonikowski, będzie kierował również strukturą toruńską. Do czasu wyłonienia kogoś z Torunia pochodzącego, to on właśnie będzie kierował, ponieważ, jeszcze raz mówię, sprawą zasadniczą jest sprawność w przeprowadzeniu wyborów, przede wszystkim prezydenta, wyborów, które będą w maju. Jeżeli będą jakieś problemy, to wspólnie z przewodniczącą struktur Grudziąckich, z panią Marzeną Drab, te problemy będą rozwiązywane. Jeżeli będzie potrzeba interwencja zewnętrzna, to taka interwencja zewnętrzna będzie. Nie można zajmować się dalej sobą, bo wielkie sprawy przed nami.